New Age and Nitric Oxide. Train like an unchained beast. Explosive strength. Focus. Extreme pump. Napalm, by far the most complete pre-workout product I have ever taken. Waldemar Noll, jestem zawodnikiem z Ostrołęki. Jestem tu na zaproszenie Macieja w stajni, słynnej stajni, gdzie widzę super warunki do ćwiczenia. No w ogóle nie ma drugiego takiego klubu jak tu jest. No i dziś pragnę wam przedstawić, chcę przedstawić trening na biceps i na triceps. Mam tu tyle lat doświadczenia w treningach, ćwiczę sporty siłowe, już uprawiam ponad 40 lat, w samych zawodach startuję 34 lata, także nie jest to na pewno dla wszystkich, nie będzie idealny trening, ale mam nadzieję, że ktoś z tego cośkolwiek skorzysta.
Biceps zasadniczo trenuję, nie, jeśli się nie przygotowuję do zawodów, to tak jak każdą grupę mięśniową raz w tygodniu. Wykonuję 3 ćwiczenia, po 4 serie. Staram się te ćwiczenia zmieniać, jeśli, bo tu całe ważne jest ustawienie nadgarstka. Jeśli jedno ćwiczenie robię na prostym gryfie, więc następne czy uchwytem łodkowym, czy krzywo sztango zmieniam. Na każdy trening przychodzę, jeśli wiem, że robię dzisiaj biceps, to ćwiczenia układam dopiero sobie na miejscu. Nie powtarzam, że ciągle muszą być te same ćwiczenia, bo mięsień się przyzwyczaja do tego. Staram się robić jedno jakieś ćwiczenie w większej ilości powtórzeń. Drugie ćwiczenie na przykład dokładam ciężar, progresjo, jakieś z dużym obciążeniem nawet, bo trzeba poruszyć czerwone i białe włókna mięśni. Przerwy między seriami, tyle żeby oddech unormować, ale to tak intuicyjnie, nie patrzę na zegarek, że to tam ma być minuta czy 40 sekund. Intuicyjnie, jedno ćwiczenie, jeśli robisz sztangielko, na pewno mniej się zmęczysz, ta przerwa może być krótsza. Jeśli robisz ciężkie ćwiczenie ze sztangą wznosy, więc ta przerwa troszkę dłuższa, ale intuicyjnie, cały czas trzeba utrzymywać, żeby mięsień był rozgrzany. I lepiej, żeby przestaje ćwiczyć, jak jeszcze ten mięsień czuje, że mnie się pompuje. Nie przestaje wtedy, kiedy on czuje, że już mnie to nic nie daje. Nie, bo to już jest wtedy za późno. Lepiej jest przestać w momencie, kiedy czujesz, że on się dobrze ładuje, dobrze się grzeje. Bo tak samo można mięsień przetrenować, a biceps czy triceps nie jest to duża grupa mięśniowa. Więc wobec tego przestaje w odpowiednim momencie. I to z latami, te doświadczenie to się zbiera. Sami na sobie poznacie, wyczujecie, kiedy to trzeba. Dziękuję.